Koniec PiSu! Czyli chodzi o domysły, że KO wygra w tym roku wybory. Ogólnie to PiS uzyskał najwięcej procent i dostał największe poparcie wśród ludzi, jednak to nie koniec wyboru. I problem, jaki ma głównie PiS, to to, że musieliby oni posiadać 231 posłów, a mają w tym problem, że PiS właśnie posiada około 200, więc jest to zbyt mała liczba, o właśnie około 30. Jednak żadna z partii logicznie nie przyłączy się i nie stworzy większej, więc niby w takim wypadku PiS by nie przeszedł, ale niektórzy posłowie mogą zmienić partię i dołączyć do PiSu, co już by dało im łatwiejszą drogę do rządzenia krajem. Dlatego logicznie patrząc powinna wygrać druga partia, czyli KO, ale wszystko wyjdzie w najbliższym czasie i życzę każdej z partii powodzenia. Ja i tak nie mogłem zagłosować.